jedna rzecz, która irytuje cię najbardziej w polskiej kulturze startupów. Jest dużo tych rzeczy, to nie jest tak, że to jest jedna. Nie, wiesz, no Batek, polska kultura startupów to jest taki ładny eufemizm, czyli wszyscy dają, że są więksi niż są naturalnie w rzeczywistości. Większość oszukuje, tak to trzeba nazwać, to jest fake it till you make it, to jest pompowanie albo wizerunku, jak ja to robiłem przez wiele lat i robię to nadal. Niemniej jednak, ja się boję jednego, że za 5 lat się obudzimy w tym kraju, nieważne kto będzie rządził, nieważne co się będzie działo, ja myślę, że ten pan jednak ma duże szanse na to, żeby jeszcze porządzić przez kilka lat, ale że innowacje już wyparują jak gaz z piwa otwartego, bo nie będzie tych innowacji. Wszyscy duży inwestorzy powiedzą sobie, wiesz co, tyle lat nas oszukiwaliście, że powstanie coś nowego i będzie. Tego nie ma, że my kładziemy już na was lachę. Nie chcę się z wami gadać. Czyli pierdolnie bańka. No tak. Trzypoziomowe pytanie, które zadaję wszystkim. Załóż skafander. Kim jesteś? Czym się zajmujesz? I dlaczego ma to znaczenie? Wiesz co, no jestem facetem, który ma powyżej 40, ma dwójkę dzieci. Jak zwykle powinno się to pojawić szczęśliwe małżeństwo i tak dalej, co jest prawdą. Zajmuję się nowymi technologiami, próbuję robić własne rzeczy na własny rachunek. W większości wypadków to nie wychodzi, ale dążę do tego z uporem maniaka, bo uważam, że jednak gdzieś ten świat właśnie cały czas się myli. Czyli to jeszcze tą lekcję nie przerobiłem. Nie do końca jednak ktoś mi uświadomił, że to ja jestem tym głąbem. Ja bym raczej powiedział, że jestem tak naprawdę już całkowicie poważnie. Jestem obserwatorem, dosyć wynikliwym, bo sam biorę udział w tej transformacji, w tej scenie, jakkolwiek to nazwać, tym przełomie technologicznym w Polsce. Jestem osobą, która coś zrobiła na zasadzie, próbowała po swojej stronie. Współtwórca Auli Polskich, czyli takiego podmiotu, który próbuje trochę ustrukturyzować, dać tego napędu merytorycznego tym wszystkim, którzy młodym właśnie niepokornym już przychodzą i próbują zmieniać świat. I przede wszystkim cały czas się uczę. To jest chyba taki klucz, oprócz tego, że mam szeroką siatkę znajomych, z których korzystam, oni ze mnie, ale ten network naprawdę działa po wielu latach wpracowane. No to powiedziałbym właśnie, że jestem takim trochę gościem, który siedzi w tej pajęczynie swoich, nazwijmy to, znajomości i jeżeli coś chce zrobić, to wie, że może połączyć kropkę i naprawdę z tego może być błyskawiczny biznes. Albo przynajmniej mogę komuś umożliwić szybsze dotarcie, albo po prostu mogę być fajnym gościem, bo komuś pomogę i nie będzie z tego dla mnie żadnych fruktów. Więc czasami z tego czerpię satysfakcję, ale przede wszystkim cały czas uważam, że jeszcze nie pokazałem tego wszystkiego i tam teraz się bardziej bawię w gry, to mnie bardziej podnieca. O, do tego przejdziemy. Ach, bo to jest coś fajnego. Popkultura. Wiesz co, ja jestem dzieckiem, które zjadło bilet na Gwiezdne Wojny. W sensie mama mnie wzięła i to był taki nazwałbym to taki, jak się ładnie w socjologii nazywa, rite de passage, taki rytuał przejścia, że poszedłem na film, który mnie ukształtował i to było, wiesz, kino wielkiej przygody, lepiej trafić nie mogłem, bo w tym momencie, kiedy ja się wychowywałem, kina były tak tanie jak bar, że opłacało się pójść do kina, bo było bardzo tanie. Lepiej, bardziej niż pójść na ulicę kupować sobie soczek z automatu, bo po prostu te bilety kosztowały dosłownie tyle, ile opakowanie rążady, taki torebki z rążadą. Warunkowanie konsumpcji kultury. Więc ja chodziłem na przykład, mieliśmy na podwórku taki konkurs wewnętrzny, kto ile razy więcej pójdzie na przykład na poszukiwacze zaginionej armii. Więc wiesz, ja chłonąłem the best of tego okresu, szczęki to jeszcze nie, ale właśnie, Gwiezdne Wojny wszystkie. Poszukiwacz zaginionej Arki, wiesz, te wszystkie wielkie draki w chińskiej dzielnicy, to ja wtedy siedziałem na sali kinowej, nie miałem Netflixa, nie miałem VOD, nie kradłem tego z internetu, tylko siedziałem i mówię, wow, to jest fajne. Więc ja się wychowałem na tym i moja cała jakby obecna świadomość i jakby tego, co ja bym chciał otrzymać od literatury, od science fiction, tego, żeby mi to zapłodniło, no to jest właśnie, żebyście, wiecie, zaskoczyli mnie. I to była taka przemiana, dla mnie drugim taką chyba uderzeniem w głowę był Matrix, może i Obcy, pierwszy. Drugi też, bardziej może drugi, natomiast potem większość tych filmów ja oglądałem takim, wiesz, totalnym zdziwieniem, że można takie gówno nagrywać i jakby się tym pasjonować. Stąd na przykład moje wielkie ranty dotyczące Marvela, którego zaczynam po prostu nienawidzić jako maszynkę zarabiania kasy, ale tam nie ma niczego fajnego, oprócz oczywiście Infinity War, no bo to jest majsterszczyk. Niemniej jednak ja oczekuję popkultury. Wiesz co, nie łykam tego, nie jestem czarny, ja nie jestem czarnoskóry, ja, wiesz, trochę jakby nakręcić film o Solidarności, no to Polacy się będą... No ale Króla Lwa łyknąłeś.
A to byłem dzieckiem będąc, no tam wiesz, służebne sceny. Byłem czarnym, wiesz, grałem w kosza i tak dalej. Nie, no to są takie, wiesz, uwarunkowania, że wiesz, wszystkie filmy, byłem ostatnio z dziećmi na I nie ma mocni 2. Pixar jest boski. No Pixar jest boski, ale wiesz co mi bardziej mi się podobało? Taka malutka krótkometrażowa short przed tym filmem. No pierożka. Bo ja po prostu prawie, że płakałem na tym. Bo to jest coś, co ja jako dorosła osoba, jako rodzic, ja to rozumiałem. Dzieci na to patrzyły na ładne animacje, podniecały się tym, że pierożek... A ja mówiłem, o Boże, to jest dojrzewanie, dorastanie, o tym, że ludzie wychodzą z domu. Matko, to ja! No i to jest coś, co do mnie dociera. Więc widzisz, można zrobić krótki film, 5-minutowy filmik, który po prostu i tu bierze mnie za serce. Czujce trafić. A może zrobić 2,5-godzinnego gniota, że wiesz, wszyscy latają i Iron Many i tam Spider Many i mówisz sobie, o, to już widziałem. Dlatego ja poszukuję i w grach, i w literaturze, i w kinie czegoś, co pozwala mi lepiej przeżywać. To jaka jest twoja metoda? Dużo oglądać, dużo czytać i dużo doświadczać. W zasadzie taki, że możesz doświadczanie, na przykład ja uwielbiam podróżować, nie dlatego, że jestem obieży światem i uwielbiam poznawać kultury innych krajów, tylko uważam, że człowiek musi chcieć czysto chcieć siebie postawić w sytuacji niewygodnej. Pojawić się na lotnisku, gdzie ludzie mówią kiepsko po angielsku, dostać po dupie, bo nie ma odpowiedniej kartki w paszporcie i tak dalej, bo to go zmienia. To, że się otwiera na innego człowieka, to, że nagle okazuje, że facet siedzący koło ciebie w samolocie jest wielkim biznesmenem i chętnie z sobą pogada. I to się zdarza. Naprawdę byłem świadkiem wielu fajnych takich zbiegów okoliczności. Ale to się nie zdarzy w Radzyminie, to się nie zdarzy na plaży w Mielnie, to się nie zdarzy na bulwarach w Warszawie, bo wszyscy będą pijani, będą mówili po polsku i będą głosowali na PiS albo PO. Nuda. Rozmawiasz z nim 5 minut, odejdziesz, nic się jakby nie ruszy w twojej głowie trybików. Ale pojedź sobie, wyjdź, kurde, nawet wiesz, do Rumunii, weź sobie stopem pojeździ po Europie i nagle się okaże, że masz tysiące przygód. I naprawdę z gatunku czasem hard, który będziesz opowiadał swoim dzieciom, by mówił naprawdę? I ten facet cię gonił, zdążył, bo chciał cię zgwałcić? No tak, tylko wie, to tam miał wtedy jeszcze szybkie nogi i uciekł. Jaki jest teraz największy passion project, który masz? Stworzenie mini studia growego, totalne indie, które będzie kierowało się na budowę malutkich tytułów, które będą raczej takimi bardzo małymi projektami opartymi na jakiś ciekawy pomysł, ale bynajmniej nie będą bardzo dużymi pod kątem konsumpcji, czasu i tak dalej, potrzebnego na to, żeby w nie zagrać. Idealnym przykładem na przykład taki projekt, który bym chciał zrobić, jest taka gierka, się nazywa Florence. Ja ją wrzucałem, bo się z nią zafascynowałem, zakochałem. Nazwać to można, to jest aplikacja na telefon, jest na iOSie i jest na pewno na Androidzie, kosztuje 9 zł, wiem, bardzo drogo, wow. Natomiast... Interaktywne doświadczenie. To jest interaktywne doświadczenie z punktu widzenia dziewczyny, która dorasta i wchodzi w związek. Znaczy, jak o tym opowiadam, to wiesz, każdy, kto będzie słuchał tego, mówi, ja pierdolę. Life is strange. No, ale widzisz, no to, tylko to jest bardzo długa gra. A ta aplikacja, ta gierka, ta minigierka, możesz się skończyć w niecałą godzinę. I te 9 zł naprawdę jest tego warte. Doświadczyłeś. Ilość wzruszeń, które otrzymujesz, ilość emocji jest niebywała. Ja chcę wejść w coś takiego. Nie interesuje mnie... Znaczy ja wiem, że to jest wielkie kłamstwo tego, że każdy zaczyna robić gry, myśli o tym, żeby zrobić AAA gdzieś tam. I oczywiście powiem nieskromnie, że też oczywiście o tym myślałem, bo przecież horyzonty przeszkadza, to trzeba, wiesz, think big. Ale tak, no, rozmawiałem z paroma dużymi firmami. Próbowałem zrobić kilka takich podejść, na zasadzie spróbujmy to wycenić. Nie chcę nic powiedzieć, natomiast gdzieś tam się pewna idea kręci. Niemniej jednak uważam, że z punktu widzenia merkantylnego, takie bardzo, zgooglujcie sobie to słowo, jeśli ktoś chce robić full cast teraz i nie chce robić tego na poziomie konkurowania z Facebookiem albo z Googlem, bo oni za chwilę będą wszędzie, to jedyną rzecz, którą może zrobić, przeskoczyć technologię, czyli przeskoczyć Chińczyków, którzy zrobią to taniej, lepiej, hardware'owo, technologicznie, przeskoczyć koncerny, które zrobią to szybciej, lepiej i mają power w postaci miliardowych budżetów reklamowych, to jest kreatywność. Tak. I tego ci nikt nie zabierze. I właśnie mój kumpel z 11bit Studios, ludzie z CD Projektu, których znałem, aplikowałem w ogóle do pierwszego Wiedźmina i tak dalej, chciałem być storytellerem. I to jest bardzo fajna branża, bo to naprawdę, to jest bardzo teraz pozdrawiam Aleksa Uchańskiego, się spotkaliśmy, rozmawialiśmy właśnie o tym, wiesz, Aleks, chciałbym w tej branży trochę poterminować, Aleks mówi, wiesz co, to się dobrze składa, bo ty masz te skille technologiczne, ty rozumiesz tą stronę technologiczną, a robienie gier to jest wyważenie między skillami technologicznymi, kodowanie, takie wiesz, ocieplanie shaderów, coś tam, bump mapy i tak dalej, versus artystowska natura, że ktoś, wiesz, on będzie tam, ta lalka będzie tańczyła i ten, wiesz, ta gra, która, wiesz, jest taka wydumana bardzo, nikt jej nie rozumie, ale on by chciał. I to jest
Ale powiedział bardzo fajną też rzecz, że to jest budowa zespołu muzycznego. Mhm. Że stworzenie studia, czy stworzenie ekipy, która robi grę, to musisz mieć perkusistę, basistę i tak dalej. I to ci ludzie muszą sobą czuć film, mieć ze sobą emocje i ze sobą się rozumieć, bo wtedy się powstaje to, wiesz, coś. A jak przychodzą wyrobnicy muzycy sesyjni, wiesz, nara, to nic z tego nie będzie. W związku z tym, jak stworzę coś takiego, to masz mega tytuł. A propos, jeżeli śledzicie Artura, śledźcie Artura cały czas, ale śledźcie też Aleksa Głuchańskiego. Aleks Głuchański, Adrian Chmielarz. Bo Horyzonty... Jeszcze raz? Aleks Głuchański, Adrian Chmielarz. Jeżeli bawi was branża growa, polecam. Ale było Horyzonty Aleksego. No, Aleks dużo czytał też. Tak, Druga wojna światowa. Wydawca, no, tak. ma pojęcie. Iskry i ma tak pojęcie. Dalej. Mhm. Pomyśl o wykorzystaniu wszystkich twoich umiejętności, które nabrałeś, tak. o całej wiedzy, którą zgromadziłeś, tak. doświadczeniach, które masz i o jakimś obszarze, w którym mógłbyś to wykorzystać bez schematu. Gdzieś jeszcze nie byłeś, bo nie boisz się eksplorować nowych obszarów, nowych terytoriów. Polityka. Ja mam takie wizje technokratyczne. Znaczy ja na przykład kiedyś sobie wymyśliłem, jak powinno działać państwo, jak zrobić państwo 2.0. Powinno się to zrobić następująco. Powinno się, gdybym był premierem Polski, bawię tutaj, to zrobił następującą rzecz. Powołałbym takie mikrokomisje, takie okrągłe stoły, które polegałyby na tym, żebym wziął bardzo zdolnych, zupełnie dziwne osoby, w sensie bym je naprawdę tak... Bez schematu, wymieszał kompletnie. Lewaków, prawaków, zapalonych, wiesz, golfistów, członków jakichś, wiesz, naprawdę totalnie radykalnych organizacji katolickich. I powiedział, słuchajcie, pojedźcie, jesteście na przykład pod Komisją Zdrowia. Proszę bardzo, dostajecie od nas 10 krajów, w których na przykład wszyscy uważają, że jest super opieka zdrowotna. Wy tam jedziecie, przeprowadzacie mikrobadania, pytacie, robicie wywiady, wracacie i piszecie mi dokładnie, co działa u nich, po czym my to przetwarzamy przez naszą polską rzeczywistość i z tego się nam wyłania konkretna propozycja. Na przykład niestety musimy zwiększyć radykalnie stawkę ubezpieczenia, ale na przykład dajemy to i to, tak? To, co działa w Szwecji, nie działa w Polsce, w związku z tym musimy to zmienić. Tak bym do tego podchodził. Taki wielki zderzacz hadronów Taki wielki zderzacz hadronów, oczywiście to jest tak wielka utopia, bo tego nikt nie zrobił.